Cześć, z tej strony Mixol z kanału Retro według Mixola. Dziś wracamy do tematu Timexa. Jak pamiętacie, w poprzednim odcinku, w którym poznawałem troszeczkę ten komputer, pierwsze kroki, jakieś tam pierwsze gry wgrywane, miałem wypożyczony interfejs DFID, lotarka, który bardzo fajnie się sprawował, elegancko to wszystko działało, nie było problemu żadnego z tym interfejsem. Natomiast no jest to interfejs profesjonalny, tak? Tutaj nie mogę powiedzieć złego słowa, tam jest kilka takich kerneli, jakby programów obsługujących, tam można przełączać i tak dalej. I stanąłem w takim momencie, kiedy potrzebowałem zakupić takie urządzenie, bo stwierdziłem, że trzeba takie urządzenie mieć. Po prostu okej, no można tutaj wykorzystywać programy, które pozwalają nam wgrywać z telefonu czy z magnetofonu, kabel sobie zrobić i takie coś puszczać. Natomiast no tutaj postanowiłem zakupić takie urządzenie na własność, żeby po prostu ten zestaw był taki pełny, żebym mógł się z niego cieszyć. Słuchajcie, decyzja zapadła na produkt. Produkt Zaxona. Ten interfejs nazywa się, mam nadzieję, że nie skaleczę, Pico Div SD Nano. To jest taka prostsza wersja tego interfejsu, który testowaliśmy wcześniej. Uproszczenie polega na tym, że on zawiera tylko jeden bodajże SX-DOS się nazywa ten program operacyjny, ten exploit, który zarządza tym urządzeniem. Jest on tutaj wgrany na stałe i nie podlega on zmianie. Natomiast na moje potrzeby jest to wystarczające. Oczywiście Zaxon ma też w ofercie bardziej profesjonalne interfejsy, natomiast Po, że tak powiem, zaczerpnąłem kilka opinii i stwierdziłem, że dla mnie, tutaj są podziękowania dla Zaxona za fachowe doradztwo, że mi jest tak mocne urządzenie niepotrzebne, że wystarczy mi taki podstawowy na początku klocuszek do tego mojego Timexa, żeby tutaj z niego korzystać. Słuchajcie, teraz troszeczkę może o samym urządzeniu. Jak widzicie, złącze jest przygotowane w ten sposób, że nie wepniemy. Zresztą w lotarka sprzęcie też, ale tutaj też jest zabezpieczenie, że nie przesuniemy tego podczas montażu. Co mamy dalej? Jak widzicie, złącze karty microSD, tu już jest zrobione na kartę bezprzewodnia microSD, czyli najpopularniejszy w tej chwili standard. Trzy jumperki. Teraz tak, pierwszy to jest obsługa takiego trybu jak clock. Dostałem informację, ja miałem tą zwórkę przestawioną w ten sposób. Urządzenie zachowywało się tak, jakby karta była uszkodzona, nie bardzo chciało wczytywać, robiło problemy, dlatego otrzymałem informację, że jeżeli jest taki problem, żeby przełączyć ten jumper na pozycję pierwszą tutaj i w tym momencie problem się skończył. Drugi, z tego co mi wiadomo, jest to włączanie, wyłączanie urządzenia. Prawdopodobnie jest to przydatne w momencie, kiedy montujemy takie urządzenie wewnątrz komputera, zabudowujemy to, żeby to nie dyndało nam za komputerem. I trzeci, jumper rozłączony, to jest tryb między 48 a 128, czyli między urządzeniem ZX Spectrum 48 albo właśnie taki klon jak Timex, a Spectrum na przykład 128. Dalej mamy dwa przyciski. W tej chwili już nie pamiętam kolejności, będziemy zaraz testować. Jeden to jest reset urządzenia, drugi to jest wejście do tego browsera wyboru plików. Mamy też dwie diody, które sygnalizują nam pracę i wczytywanie, ewentualnie błąd. Tak to wygląda z tyłu. Jeszcze kilka elementów SMD i widoczny tutaj też te switche. Słuchajcie, nie jest to wada. Natomiast coś, co będę się w przyszłości starał zmodyfikować. Urządzenie nie posiada obudowy. I teraz musicie uważać przy takich urządzeniach, kiedy eksploatujecie komputer, żeby tutaj nie dotknąć, nie wiem, mokrą ręką, czy nie dosunąć do jakiegoś metalowego elementu, ponieważ no, jak widać, płytka jest lakierowana i to fajnie jest, zabezpieczone są te ścieżki, natomiast elementy, punkty lutownicze nie są w żaden sposób zabezpieczone i o tym musicie pamiętać, korzystając i używając takich urządzeń, żeby tego nie dotknąć. Ja będę kombinował jakąś obudowę, może się uda, może ktoś ma opracowany projekt, jeśli tak, albo wiecie, że żeby takie projekty były do zakupienia, do zamówienia z drukarki 3D, to podajcie linka gdzieś w komentarzach, ja sobie takie coś zakupię. Jak to montujemy? Może ja włączę jeszcze Spectrum na chwilkę, żeby wam tu dokładnie pokazać. O,
Teraz będziecie widzieli w pełnej krasie złącze krawędziowe. Jak widzicie, ono też jest nacięte i tutaj właśnie jest po to ta wsuwka, żeby nam się to ładnie tutaj zapięło, tak? Resztę złącza mówiłem, nie będę Was tutaj zatruwał. I teraz tak, celujemy ładnie w to złącze, okej. Okay. I takim pewnym ruchem, o, wsuwamy. Widzicie, jak ładnie weszło? Tutaj została niewielka szczelina. I teraz bardzo ważna zasada, koniecznie jak będziecie wyciągać, to chwytajcie tutaj, po długości tego złącza. Nie tutaj, bo wyłamiecie po prostu ten interfejs, tylko tutaj w miejscu, gdzie jest złącze, żeby powolutku lewo, prawo i taki interfejs wysunąć. Ok, słuchajcie, ja podłączę w tej chwili zasilanie. Ok, podłączę kabel wideo i zobaczymy, co nam się stanie po włączeniu urządzenia. Pstryk. O, zobaczcie. W tej chwili ESX-DOS wykrył kilka plików. I teraz ważna uwaga, nie mogłem tego zastopować, ja też jeszcze raz włączę, żebyście widzieli, tam przy jednym z plików wyskoczył error. Podobno to jest normalne, taką dopowiedziałem sobie, może nie powinienem tego Wam tutaj przekazywać, ale wydaje mi się, że to przy 128 po prostu jest plik, który się wczytuje RTC, Real Time Clock, bo ja to tak tłumaczę moim zdaniem, dlatego tutaj error. Wykrywa nam kartę, jeżeli gdzieś nam tutaj się zatrzyma, spróbujcie zmienić kartę pamięci. Takie urządzenia bywają wybredne, jeżeli chodzi, chociaż to jest karta, która na przykład z tym, pamiętacie, takim małym, który recenzowałem, automacikiem do gier na bazie NES on Chip. Ona nie chciała mi działać, tutaj działa bez problemu. Ok, spróbujemy pierwszy przycisk. No nie, to resetuje urządzenie, czyli ten drugi przycisk wchodzi nam do takiego Explorera. ESX-DOS. Słuchajcie, jaka wada tego rozwiązania? Nie obsługuje długich nas plików. Zaczerpnąłem języka i teraz tak, zdania są podzielone. Jedni mówią, że to nie jest najlepszy możliwy system do obsługi tego urządzenia, tylko jest jednym, jest dobry, jest kilka innych dobrych, tak? I w internecie raczej spostrzegłem opinię, że jest najlepszy, tak? Działa, nie wnikam, nie znam się na tyle, żeby tutaj dyskutować w tym... Natomiast ma plus, o którym zaraz powiem. W tym tutaj temacie się mocniej poruszać. Teraz słuchajcie, co spróbujemy? Wejdźmy w mój katalog gry. Słuchajcie, ja jestem zwolennikiem i miłośnikiem gier polskich, dlatego zdecydowałem się wrzucić tutaj taki zestaw gier naszej produkcji polskiej, rodzimej. Zaczniemy może od gry, od końca, od gry... No zaraz ustalimy, zobaczymy. To jest klon taki Hansa Klossa, który nigdy na ZX Spectrum nie został sportowany. I zobaczcie, co się dzieje. Wciskam return. O, Wunderwaffe, tak. Zobaczcie, nie musiałem pisać load i dwa razy cudzysłów. I to jest duży plus, że urządzenie właściwie pozwala nam tylko... No co, no wybieramy i wciskamy. Zobaczcie, Rafał Miazga, autor, pozdrawiam serdecznie, 2017 rok. Music by Ucom. I teraz ważna sprawa. Przepraszam Was bardzo. Słuchajcie, w przypadku komputerów Spectrum Timex, bardzo dobrą modyfikacją, nad którą teraz bardzo intensywnie myślę i tutaj też pewnie skieruję swoje, że tak powiem, dalsze kroki, jeżeli chodzi o tą modyfikację Zaxona, to jest modyfikacja, która się nazywa AY. Jest to zastosowanie modułu układu dźwiękowego, który znajduje się na przykład w Atari ST albo w większych modelach ZX Spectrum i pozwala na odtwarzanie już takiego dźwięku kilkukanałowego, tak, gdzie ten dźwięk jest znacznie... Dzięki jest, tak? No bo tutaj mamy tylko ten mały głośniczek, który ten dźwięk nam daje taki niespecjalny. Okej, okay, wybierzmy dwójkę. A nie, brzęczy, słuchajcie, działa. Dobra, dzieje się coś. Podejmuję joystick. Aha, tu strzelam. Są jakieś bomby. Okej. Okay. Ajajaj. Zobaczcie, widzicie? Zmienia postać kolor. To jest jednak wada, której nie udało się przeskoczyć. Znaczy wada, taka specyfika tego komputera. Może ja zbliżę, żebyście widzieli, bo tutaj ładniej będzie po prostu nam to. O. Aj, nie widzę tu klucza. Czy ja tu mogę jakoś wyżej wskoczyć? Chyba muszę.
A, widzicie? Jest podobnie jak w przypadku Hansa Klossa, gdzie też zdobywamy, zbieramy jakiś tutaj ciach. Jakąś mapę, jakiś plan musimy tutaj... Oj, no niestety, zginąłem. Niezła gra, fajna. Ok, testujemy dalej. Zobaczmy teraz ten reset, czy nam to zadziała. Ok, słuchaj, wróciliśmy do Sinclair. Jedziemy dalej. Tumitak. Również polska gra. Ogólnie w poszukiwaniach tutaj gry, jak i samego interfejsu, strasznie pomocne było forum speci.pl, grupa zrzeszająca tutaj miłośników ZX Spectrum, wiem, że też Amstrada i pokrewnych komputerów klonów. Bardzo duża baza informacji, warto zajrzeć. Okej, okay, Tumitak z podziemnych korytarzy na podstawie opowiadania. Tylko teraz tak. No też jest jakiś dźwięk, też są jakieś tutaj sygnatury. Aha, okej, okay, słuchajcie, to jest chyba tekstówka. Dość charakterystyczne to rysowanie jest tła. Jesteś w miejscu, w którym się urodziłeś i wychowałeś. Widzisz tutaj miecz przodków. Możesz stąd iść na wschód. Czy ja mogę teraz wschód wpisać? W. Proszę. Wschód. Proszę, idź. No, wypadałoby się zapoznać z jakąś tutaj instrukcją tej gry. Nie ukrywam, że chyba się poddamy, przechodzimy dalej, szkoda czasu. Natomiast no, do takich gier zazwyczaj użytkownicy szukali jakichś recenzji, jeżeli chodzi o na przykład czasopisma typu Bytek, i tutaj szukane było po prostu pomoc, tak, te komendy. Albo po prostu... Lata nas rozleniwiły. Ok, jesteśmy z powrotem. Po prostu, że to bardzo fajnie się obsługuje, bo to jednym przyciskiem restuję, drugim muszę się jeszcze przyzwyczaić, bo ten palec mi tam ciągle idzie do tego przełącznika. Metropolis, słuchajcie. Program umożliwia korzystanie z polskich znaków. Trochę nam tu miga. Odnalezienie trzech diamentów, aby tego dokonać, jesteś przed bramą do zamku. Na północy są wielkie drewniane drzwi. Nad nimi widnieje napis krew tu Glejtem. Co teraz? Idź. Zobaczmy. Tu jest podobna chyba zasada. Nie rozumiem. Północ. Albo N może. Północ. To teraz Nord. Nie możesz. Aha, West, zobaczmy. Nigdzie tego nie widzę. Okej, okay, tutaj też trzeba będzie się zagłębić. Celowo wybrałem gry tekstowe, bo bardzo lubię i takie platformy, które nie grzeszą mocą, pozwalają zawsze takim grom. Aha, korzystanie z polskich znaków. Podejrzewam, że jest ta sama zasada. Coś tutaj się nam chyba popsuło. Na szczęście mam też trochę innych gier. Dobra, idziemy drugi. Gra się nazywa Bombowy Jacuś i podpowiada nam to, że jest to nic innego jak Bomb Jack. Dobra, joystick mamy Kempston z tego co wiem. Gra jednoosobowa, ciach. No zobaczmy, czy będzie nam to chciało działać. Oczywiście, że tak. Słuchajcie, no jest to chyba nic innego jak po prostu... Oj, po nas. Aj. Widzę, że gra nam tutaj daje dużo jasnych kolorów i jest problem z kamerą. Oj. A, widzicie? Udało się, drugi poziom. W mojej opinii to jest Bomb Jack po prostu ze zmienionymi tutaj... Spolszczony, tak? Można powiedzieć. O, tu się da po dole chodzić. Ja myślałem, że mnie tutaj...
Aha, to jest taka. No, bym się tutaj oszukał. Ok, gra działa, jedziemy dalej. Mamy już 15 minut nagrania, a chciałbym Wam jak najwięcej pokazać tych tytułów, bo sam jestem ciekawy, ja to dopiero testuję. Zbylut odtworzeń w kamiennym kwa-czarcim śmierdzący demon. Aha, okej. Pamiętacie z odcinka z odcinka o z odcinka o Commodore, gdzie nagrałem kilka takich gier jak Wyprawa do Spaceshipu albo Droga do Plandu. Wydaje mi się, że to jest to samo studio. Dość taki humor twardy, ale gra całkiem przyjemna, no jak na możliwości tego sprzętu. Tutaj widzę taka prosta platformówka. Aha, dobra, jedziemy dalej. Ciach. A zobaczcie, że w ogóle urządzenie, póki ja mam je włączone, wraca mi z powrotem tego samego katalogu. Fajna rzecz. Go. Zobaczcie, jak szybko to się wgrywa. To jest dosłownie błyskawica. A to są pliki TAP, to są pliki kaset. On też jest po polsku. Dobra, klawisze J, joystick. Berg uczeń, berg mistrz. Dobra, uczeń. Dobra, nie wiem co tu się dzieje, ale graficznie bardzo sympatyczna gra. Daj mi puszkę z robakami. Mhm. Czyli rozumiem, że to jest taka trochę platformowo przygodowa. Musimy tutaj znaleźć tą puszkę. Pewnie tutaj będę mógł. No, jak tu się skorzysta z tego? Do dołu. O, zobaczcie, udało się. Czyli trzeba było jak najwyżej, żeby się dostać na górę. I co teraz? Aha, damy radę dalej przejść. Okej, okay, są tu zagadki logiczne, widzę takie, które pewnie trzeba by tutaj w jakiś sposób rozwiązywać. Dobra, jedziemy dalej. Fajnie to wygląda, naprawdę sympatycznie. Okej, okay, wracamy. Jeszcze sprawdzę. Nie, nie da się joystickiem. Tak jak w Commodore. No, to wygląda mocno. Naciśnij dowolny klawisz. Wczoraj dostałem list od profesora. Ok, list, tu mogę przeczytać. Domofon, podaj kod domofonu. Zaraz po znaku C. 64. No, to jest gra, widzę, tekstowo nie będziemy kombinować, idziemy dalej, ale wygląda bardzo, bardzo elegancko, w to na pewno pogramy. Tajemnice. Okej, okay, Snake. Timex Joystick 1, mam nadzieję, że to jest dobrze. Dla drugiego gracza keyboard. Parametr Busy Dop. Aha, okej, okay, dobra. To jest, słuchajcie, to jest gra typowo dla Timexa, ale nie wiem czemu joystick nie działa. Charakteryzuje się wyświetlaną grafiką. Jest dość taki tryb zastosowany typowo Timexowy. Ale tutaj coś nie możemy pograć. No i słuchajcie. No jest, pan Burkowski, puszka Pandory, prawda? Rzekomo uznawana za pierwszą grę przygodową. Słyszałem opinię, że chyba bodajże Hobbit był wcześniej. Nie,
Nie wiem. Jesteś na łące. Aha, Nord, jesteś w lesie. Nord. Jesteś na łące. Chodzisz po wydmie. Pływasz po morzu. East. East. No jak widać tutaj, to też wiem, że ta gra posiada kupę lokacji i jest bardzo rozbudowana. Okej, okay, wracamy. Dobra. Są takie dwa tytuły, które chciałem przetestować, dlatego jest w katalogu testy. Jest 07 z Goście i Mózgoprocesor. Mózgoprocesora nie mogłem znaleźć w formie pliku TAP, tylko w TXR. Urządzenie pozwala odpalać pliki TAP, pliki Z80 i pliki dyskietek, których skrótu też zapomniałem. Przepraszam Was serdecznie. Natomiast tego pliku TXR, TRX nie pozwala odpalać, dlatego skorzystałem w przypadku 07 z Goście z konwertera TRX bodajże, który pozwala zamienić to w plik TAP. I teraz słuchajcie, no działa. Konwerter działa, tak? Kursor w lewo. Czemu ta gra? Czemu mnie zaciekawiła? Ostatnio głośno było, i tu pozdrawiam Kaza z Atari Online, premiera gry 07 z Goście, robiona na podstawie tej właśnie gry, pod Atari, tak? No znacznie tam ładnie wykonana. Cień aferzysty zaćmiewa radość wypoczynku porucznikowi topornemu. Wie on, że nikt nie wie, co właściwie knuje aferzysta, ale wie, że odnośnie organa są pewne, że mogłyby to przynieść niepowetowane straty. Stawia sobie ambitne cele. Jeden, ująć aferzystę, ustalić, co właściwie zamierzał popełnić. Ty jesteś profesorem topornym. Czy starczy ci odwagi, żeby podjąć grę? No tak. Okej, czy jest to typowa tekstówka? Troszkę prześmiewcza. Podejrzewam, że dlatego autor nazwał się Kubą Rozpruwaczem i nie chciał się tu przedstawić prawdziwym imieniem, nazwiskiem. Stoisz przy pole BMW Wiocha. To jest właśnie źródło inspiracji do gry, która rower na przykład Bach i zobaczymy co się dzieje. O ile pamiętam na Atari, to tutaj tym rowerem to on się chyba wyrżnął. O tak, na drzewie jest ulokowany, tak? No niestety. Ok, robimy reset, czyli gra nam tutaj działa, a druga gra. I tutaj grą zaciekawił mnie Jerzy Jasionek z kanału Jerzy Jasionek. Serdecznie polecam, link będziecie mieli w komentarzu. Ja pozdrawiam Jerzego, który tam sporo mi też ostatnio podpowiadał. I troszeczkę żeśmy się tam wymieniali informacjami, także pozdrawiam Jerzego. Zobaczmy, no Mózgoprocesor, ale zobaczcie, coś się tutaj z ekranem tytułowym dzieje, ale idzie. Prezentuje. Pięknie wygląda. Mózgoprocesor. No, powiem Wam, że intro efektowne. Dziś w dzisiejszych czasach takie intra no, nie robią żadnego wrażenia, tak? Wręcz są przestarzałe, ale kiedyś podobne intro w grze Wyspa mogliśmy zauważyć. Tam jeszcze była troszeczkę muzyka podłożona. Tutaj widzę, że oszczędność zasobów pewnie. No fajnie, jest takie. Nie wiem, czy ja mogę to przewinąć. Chyba, że wiecie co, w tym momencie może to się wczytuje, ale raczej wątpię, raczej to... Chyba, że fajerem może. O, jest. Jerzy bodajże ogrywał tą grę na Atari w reedycji Retronics. A propos Wyspa też już jest dostępna, za chwilkę będzie można ją kupić, także polecam. Jesteś na przystani, na wodzie możliwe PNWS, czyli podpowiada mi. Dobra, próbujemy. PN. Co teraz? PN. Czas płynie. Widzicie, tu jest zegar, który odlicza nam czas. Mamy 4 godziny na ukończenie gry, czyli domniemam, że grę się da ukończyć troszeczkę wcześniej, pewnie w jakieś 3 godziny. Ok, PN, idziemy.
Sprytnie zastosowano tutaj, widzę, małe grafiki, które pewnie szybciej się ładują i zastosowano taki trik, gdzie to wszystko ładnie, spójnie działa. Dobra, resetujemy i przejdziemy do, słuchajcie, kolejnego katalogu. I tutaj inspiracją był Turek Retromania, którego serdecznie pozdrawiam. Dzięki, słuchaj, za miłe słowo, bardzo, bardzo, bardzo miło. I tutaj ja też się chcę odwdzięczyć, też mnie natknąłeś do tego, żeby może tutaj w te demka zajrzeć. Po ostatnim filmie otrzymałem takie, ale brakło Timiego, gdzie Timi? Ja mówię, nie znałem tego dema, nie ukrywam, nie wiedziałem, czym jest Timi, ale Timi to jest najważniejsze demo, jeżeli chodzi o Timexa. A czemu? Bo jest to demo dla Timexa, dedykowane, tak? Okej. Okay. Słuchajcie, jaki jest problem? I tutaj właśnie wrócimy jeszcze do tematu. Wrócimy jeszcze do tematu. Sorry, ja złapę tutaj wam ostrość, żebyście widzieli. Wrócimy do tematu tego AY. To intro, ja dołączę w komentarzu, będziecie mogli na YouTubie sobie zobaczyć. To intro posiada fenomenalną oprawę muzyczną, dedykowaną AY. I teraz ja sobie tak widzę to, że sam komputer w sobie przekazuje sygnał dźwiękowy do głośniczka wbudowanego. Natomiast w momencie, kiedy mamy rozbudowane o AY, które wpina się między to urządzenie, które wam tutaj przedstawiałem na początku, a tą szynę, i ma ono wbudowany układ, ten AY, który generuje ten bogatszy dźwięk. I podejrzewam, że w tym momencie to demo wysyła tą informację, ale w związku z tym, że na szynie nie ma takiego urządzenia, nic nie słyszymy, tak? To urządzenie wpina się między złącze krawędziowe w komputerze, tak? Jest przelotowe, czyli można dopinać dalsze urządzenia, i ma złącze na jack, gdzie można puścić sobie muzykę, czy też no widzimy tutaj czyncze dźwiękowe, no tego tutaj niestety w tej chwili nie ma, ale zobaczcie, jak to jest fenomenalnie zrobione demo. Możliwość wygenerowania takiego dema daje właśnie dodatkowe tryby graficzne Timexa. Tryby, których normalny spektrum nie ma. I tutaj panowie, którzy się wyświetlają nam tutaj na górze, oni chcieli pokazać, co może Timex, co potrafi dzięki temu trybowi, i też tutaj to demo powstało, tak? No tutaj, o, może teraz będzie ładnie widać. O, teraz nam ładnie widać. Pan Ciutek, którego serdecznie pozdrawiamy, no niestety, znaczy stety, no bo ten AY daje fenomenalny dźwięk. Zresztą mówię, oglądamy teraz tak trochę na sucho, bo pokaz możliwości graficznych, natomiast polecam zerknąć na to demo. Zresztą też Speci to wstawiało na to demo. O, widzicie, Speci to jest też grupa, która ściśle współpracuje. Zresztą na interfejsie od Zaxona też jest Speci. Także fajnie tutaj ta grupa się trzyma. To mi się bardzo podoba, że ta grupa trzyma się. Demoscena, sprzęt, projekty, że to się wszystko trzyma razem wokół jednego forum i to fajnie buduje, bo to pozwala na rozwijanie jakichś projektów. Mi się to podoba. Widzicie tutaj jeszcze fragment. Zobaczymy. Przejdziemy do kolejnego dema. Okej. Tak, wracamy. Dobra, w tym momencie niestety muszę wyjść wyżej. OK, tu jest taki katalog, który dostałem od kolegi Paranoida, którego serdecznie pozdrawiam, gdzie zawarł dema, które uważa za w jego opinii najlepsze. Dobra, zobaczmy jakieś takie, które dużo zajmuje. W mojej opinii to, co dużo zajmuje, to jest lepsze. Może błędnie, zobaczmy. OK, Alien Demo. No. Lipy nie ma. Aha, czas chyba 2 minuty 11 sekund.
A, ja go chyba nie wymyśliłem, ja go przerysowałem z jednego komiksu po czesku, słuchajcie. Czesi tutaj widzę chyba. Alien Demo. Nie znam czeskiego. No i prawdopodobnie to jest kolejne demo, gdzie mamy muzykę, ale muzyka idzie przez AY. To jest straszny dopalacz do tego, żeby to AY sobie zapodać. Ewentualnie pomyśleć o Spectrum 128, gdzie to AY już jest fabrycznie na pokładzie. I no mamy tutaj... Ja nie wiem, czy tutaj nie idzie jakaś lista ulubionych tytułów. Ważne, ja mogę teraz przyciskami tutaj coś. Aha. Zobaczcie. Ja rozumiem, że w tym momencie mamy podkład o Norton Sound. Aha. Czyli prawdopodobnie przy AY możemy sobie posłuchać. A, widzicie, nie musiałem resetować. Ja tu mogę wrócić. Ciekawe, czy w tym momencie wyczyści nam pamięć, jak odpalimy coś innego. Ok, Timmy widzieliśmy. Coś tutaj. Zobaczcie, sam czyści. Czyli nie muszę resetować za każdym razem. Mogę po prostu... mogę sobie po prostu... Aha, dobra. I zrób, to też oglądaliśmy. Dobra, bach, wracamy. Jakie to jest fenomenalne urządzenie, jak to szybko działa. Naprawdę nie można tutaj złego słowa powiedzieć. Jeszcze tutaj z obsługą troszeczkę kuleje. A, widzicie, 48 plus AY. No ewidentnie, całą magię psuje nam tutaj brak dźwięku, który tutaj... Może znajdziemy coś, co ma dźwięk. 48K. Basic Code by Jerzmiej. Jerzmiejowa grafika to są te gry właśnie, słuchajcie, które... Okej. No słuchajcie, wycisnąć coś takiego z kilku megaherców, niewielkiej ilości grafiki, znaczy pamięci, tak? No to jest coś fajnego. Szkoda tego dźwięku, no ja mówię, AY to jest coś, o czym trzeba będzie pomyśleć, ewentualnie zmienić sprzęt na 130. Tutaj podpowiadał, nie ukrywam, Turek, że tak może być, że jednak tutaj ta 128 jest troszeczkę poważniejsza. Natomiast efekty graficzne jak najbardziej ciekawe. Też Czesi! Czy ja tu mogę tymi przyciskami? Witajcie! Okej. Okay. Dobra. Coś byśmy tutaj jeszcze odpalili na koniec fajnego i... Tu jest jakieś takie demo, które wrzuciłem. My mamy demo, które gra. Słuchajcie, QR kod na Timexie. Zeskanowałbym go, ale się troszeczkę boję, nie wiadomo, gdzie mnie zaprowadzi. O, teraz się zadziało coś dziwnego. I widzicie, to jest chyba powód, żeby zastosować reset. Czyli gdzieś tam się nam wcięło to w... w nasze tutaj... 40 Dizzy. No, tutaj mamy jakiś katalog z Dizim. Aj, dobra, wiem. No, są na 128, no boję się troszeczkę, czy to nam będzie chciało. Dobra, jest zrzut z pamięci. No, Fantasy World Dizzy, słuchajcie, jak to prześlicznie wygląda. Mam nadzieję, że to... No nie jest to demo, to jest chyba grywalna wersja.
Joystickiem nie mogę. Mogę za to. Aha. Za blisko podszedłem. Jug of cold water. No i nie wiem, jak podskoczyć. Spacja? Ha, tak jest. Mam taką zasadę, że w każdej grze odpalam Diziego. Na każdej platformie. I tutaj się udało. Jest ciężki kamień. Czy ja to mogę teraz wyrzucić? Nie, muszę sobie wziąć. Czy ja go tu przekupię czymś? Nie, jabłko mi zeżera, puścić mnie nie chce. Fajnie to wygląda, podoba mi się. Okej, tu jest jakaś piątka jeszcze, Dizzy, zobaczmy. Spellbound. T-training, no dobra. Też skrywamy, super. Coś fajnego. Dobra, zobaczmy jeszcze tej mody. Coś to będzie. Nie, zrobimy inaczej. Coś wam jeszcze pokażę. W międzyczasie puścimy jakieś demko, żeby sobie w tle leciało. Z tych, których nie widziałem, a które polecał Perinoid. I coś przyniosę wam, pokażę. Okej, okay. Niech to będzie na przykład. O, to z dołu. Zobaczmy. Okej, niech leci. Okej. Mam coś takiego. Ale to wam pokażę kiedy indziej. Pozdrawiam serdecznie kolegę Adama. I dziękuję mu za przesłanie oprócz Monkey Island na Amigę. Tej oto gry na Spectrum. Jest to Renegade. Tak wyglądała gra wydana na Spectrum. Widzicie, tutaj mamy grafiki z gry. W środku znajduje się kaseta. Kaseta oryginalna, więc są tu nadruki, to nie jest naklejka. Jak widzicie, widzicie, jest niewielka ilość taśmy, ponieważ taśmy były docinane, żeby nie. Nie wiem czemu. Raz, że oszczędność, a dwa, że pewnie łatwiej miał magnetofon. Na rozmiar, który po prostu wystarczał na wgranie gry. Tutaj mamy troszeczkę informacji o gameplayu, tak? QAKL. KL, okej, okay, dobra, widzicie, i tutaj jest już podpowiedź. Dzięki takiej instrukcji mieliśmy dużo łatwiej, jak to wczytać. 48 wersja jest na stronie z etykietą, na 300 stronie jest 128. Okej, okay, czyli mamy kilka po prostu tych wariantów. Aha, bo druga strona jest czysta, czyli mamy tutaj na drugiej stronie wersję dla 128. Ciekawe, fajne, bardzo ładnie to wygląda i na pewno spróbujemy to wczytać z jakiegoś walkmana czy magnetofonu. Zobaczymy, czy to działa. Jak będę konstruował kabel, którym się połączymy z telefonem, bo też to sprawdzimy, to sprawdzimy też tą kasetę. Chciałem jakąś taką pewną, oryginalną, żeby móc sobie potestować. A w międzyczasie wyjdziemy do menu i spróbujemy znaleźć Renegade'a jako grę. Games 48 Renegade. Rambo. Mam nadzieję, że to jest ten. No, wydaje mi się, że to jest tak. Ten Renegade. Okej, okay, mamy Kempstona joystick. Słuchajcie, to jest gra, w którą się zagrywałem na... W którą się zagrywałem na konsoli Pegasus, czyli Famiclonie. Tam troszeczkę może kolorowiej to wyglądało.
ale gra była wspaniała. Ciekawe, czy też się da wsiąść do pociągu, bo ja pamiętam, że była taka sytuacja, że jak już się wszystkich tutaj ich zmuciło, aj, mnie tu kijem potraktował. Kończy mi się tutaj chyba. Chyba teraz już po mnie jest. Ach, dostaje bęcki. I robi się znów niebezpiecznie. No nie jest taka prosta ta gra. No liczyłem, że pierwszy etap to pójdzie jak spłatka, a to idzie nam pod górę. No widzę, że tutaj jest problem z wyświetlaniem. Czy przynajmniej, no tutaj chyba spora w lepszy grabel zainwestować, żebym mógł wam to wszystko pokazywać tak jak... No i po mnie znów. Nie jest prosta, ale obiecuję poćwiczyć i wrócić do was już jako prawdziwy renegat. Bawcie się retro, bawcie się komputerami. Trzymajcie się, cześć.